Cygnek, fuch, prąd. Dobra, możesz palić. Ojciec ogień, dobra, my tu składamy. Cześć siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam w takim nietypowym vlogu. Mam te dwie kamerki, drugą już nie używam, bo matko, długi czas. Tutaj wasze gdzieś komentarze też się pojawiły, że fajnie by było, jakbym właśnie tą drugą kamerę tacia zostawił, bo czasami niektóre prace by mi nagrał. No i faktycznie to prawda, i tak mówię, jej nie używam, chyba że wam się spodoba taki content, jak właśnie w tym momencie, że będziemy sobie na dwie kamerki docinać. Zobaczymy, ile tamta wytrzyma, ile ta. My mamy dzisiaj środę, 28. Środa, 27. 7? Nie wiem, nie mam telefonu, nie sprawdzałem dzisiaj. Byliśmy na szybkości u Kuby. Mam kalendarz w głowie, 27.07. Piękna sprawa. Także sobie zaczynamy. Niestety, tak jak myśleliśmy wczoraj, popadało. Niestety nie tylko od rana, ale i od 22, ale od, tak można powiedzieć, południa. Wszyscy zaczęli już kosić. Wiesz co, tak, bierzemy tą burtę, choć moglibyśmy wyjechać, bo po cholerę to się z tym, może szczepmy ty. Szczepmy, wyciągnę przyczepę. Nie wiem, bierzemy tą plandekę na pole? No, nie powinno nic przyjść niby, ale to różnie bywa, nie? Kurde, tak to ją, o Jezus Maria, to jest plandeka człowieku na żuka. Bardzo serdecznie wam dziękuję za poprzednie filmiki. Mówię, tak wiecie, wtedy dwa vlogi naraz nagrywałem, zrobiłem dwuczęściowego wam vloga. I tak właśnie on miał być jednoczęściowy, ale że materiału wyszło tak, no w miarę dosyć dużo. No to postanowiliśmy, że gdzieś tam podzielę go na dwie części, bo wiem, że wy też teraz macie żniwa, nie macie tyle czasu na oglądanie, a takie 20-parominutowe powinno oglądać się o wiele, wiele lepiej. Już podjeżdżam. Już, palimajster, zapinaj. Trochę może mi się bujać kamera, ale to z racji tego, że mam Adasia opaskę. Bo niestety drugiej nie miałem. O. Dobra, cygnek fu może być. Drugiej nie miałem i wiecie, tamta bardziej tacie pasowała moja, a ja musiałem wziąć Adasia, żeby mu nie przestawiać, bo później Adaś będzie też sobie nagrywał. Czekaj, bo teraz mu się nagle gaz odpalił. Czekaj. Okej. Dobra, wyszarpnię ją. Dobra. Mamy tam dwa zbiorniczki z wtedy dnia, kiedy nagrywałem tamte wszystkie vlogi. Coś tu pewnie sobie skleimy. Dobra, tak szczerze nie gasimy, bo będziemy sobie zaraz jechać. Czekaj, czy coś my musimy jeszcze wziąć? Dobra, zgaszę go. Zgaszę, bo trzeba na spokojnie pomyśleć, czy wszystko. Na pewno burta, worki mamy. Ale Adaś musi mieć wielki łeb, że to mi tak spada. Dzięki. Jakoś sobie może tu na górę trochę zaciągnę, albo chociaż na uszy. Nie, mam fajnie, bo tu mi ściska boki, a reszty się nie trzymam. Łeb jak sklep, ale półki puste, czy jak to się tam mówiło, mniejsza z tym, nieważne. Fragiel. A, no może i tak. Okej. Burcisko w większości sezonu, mało co potrzebne. Podniosę ci tak. I ty już musisz wziąć na siebie. Dobra. Także mówię, dziękuję bardzo serdecznie za przyjęcie tych vlogasów, bo mówię, no kanał umarty, raz w roku żyje. Fajnie, że jesteście. Nawet i po takiej przerwie. Niektórym kanały umierają i no po miesiącu, a tu się fajnie udaje gdzieś to trzymać. Dobrze, że Krzysiu coś tam wrzuca, może nie ma takiej aktywności, jaka powinna być. Ty. Ona ma u góry spinanie, jo, czyli dobrze ją wzięliśmy. A, mieliśmy tą burtę wziąć. Co, jest pod nią? Jedna wchodzi na drugą. Tak, ale powinniśmy ją móc, pewnie leciutko będziemy musieli. Dobra, odkręcić zaraz. Kurwa,
Dobra, to wejdź od góry, będziesz miał więcej tego. Ja tu dognę sobie tą blachę trochę. A jest Boże na burcie, jo? Leciutko, ją tylko popuścimy na samym tym. Na samym tym to zrobimy. Zaraz sobie pojedziemy na pole ładnie, to sobie pogadamy, ogarniemy wszystko. To jest półtora zbiornika gdzieś, bo pół się nie zmieściło do szpicherka już i jeden zbiornik był pełny. Wsypany, ale już nie było sensu kosić, 13 wilgotności. Już wiecie, wieczór wtedy szedł to i też rosa. O, ty masz tam blachę nieźle wygiętą. No do góry jeszcze. O. Ja będę miał coś takiego. Teraz tak. Ja se muszę. Czekaj. O. O, dobra, mi tu wchodzi. Czekaj, trochę ją wyprostuję. O, mówiłem rzucić wtedy tą burtę. Byłoby z głowy. Ale dobra, teraz mamy tak. Przydałby się młoteczek. Albo czekajcie. Weź do góry mordeczko trochę. Z tej strony mieć zaczepki. Czekaj. O. Dobra. Przytrzymasz ją. Ja muszę... Kopnąłbyś tą burtę trochę, no. O, pięknie. Dobra. Jeszcze trochę. Dobra, trawy trzeba było ją od góry czymś pieprzyć. O, a spróbuj jeszcze teraz kopnąć. No tu, ej, tu mi brakuje o tego. O co? Pagano. A, widzisz, no. To faktycznie tam była gdzieś przekręcę. Przeginto. O. Teraz mi spróbujemy nagiąć. Jak, do, tak? To będzie dobra. Tu jest. Tu też trzeba będzie od góry. Może puknę. Za bardzo do dołu jest pan. Bo i śruba jest. O. Kurde, nie chcę się. Czekaj. Dobra. Balandi, to przejdziesz na drugą? Ja tu już mogę pięknie szlukować. Myślałem, że trochę szybciej z tą burtą pójdzie. Kurwa ciot. Dobra, później to dobijemy. No, tu nie będzie tak kolorowo. A, dobra, dopchnę ręką. Przejdziesz? Tu po burcie, czy po czymś. Przed wyjazdem sobie po prostu wyczepaj. Tu trochę sobie... A. To czyli dobrze, że ten dół musiał mi haczyć. Dobra, ale to jest tylko tak na...
Dałem ci do zakrętkę, dałem. Tak, ale tam tylko chcę zakręcić pnie. Ogólnie... Nie powinno. Wiesz co, teraz tylko przez zwiezienie z pola, jeżeli załapałeś trochę, a tu miałeś zakrętkę, czy nie? Ale ona nie chce załapać, bo mi się wnosi. Dobra, a pokaż ją. Nie wiem, tutaj mi tyle wchodzi. No dobra, ważne, że weszło. Tyle ona nie powinna wypaść ogólnie. Kurde, to wygląda jakby nie... Nie te w ogóle są te. O, ja. Ja może schodzić. Dać dwie kawałki tego. Nie wiem, 217. Złapać, bo ona trzeba wejść. O kurwa. Dronka nie ma, nie nagra jak się wejdzie. Dobra, worki. Ej, a może worki od razu też zaczepimy? Worki nagle jak będziemy ten, już dojedziemy sobie na pole. A weźmiemy. No i tak trzeba będzie wejść i tak, bo teraz na drogę to je wywieje. Dobra. Nie wiem. A tutaj to jest worek typowo pod ten, tak? Spoko. Dobra, Adaś tu ogarnie. Picie mamy. Wszystko od GoPro mamy. Także możemy spokojnie ruszać. Dzień kolejny, pięknie żniwowania. Dzisiaj już w końcu coś na sprzedaż. Znaczy ostatnio też już było pszenżyto. Pszenżyto czeka na wywiezienie. Dopiero od dzisiaj będą brać pszenżyto. Pszenicy od piątku po południu, więc no i tak za dużo nie mogli się podzielać. Dobra, a otworzysz bromę? Dobrze. Jo, bo 10 kg jak mi zajebiesz to... Kurna, to jest 40 chyba. To czy to Yeti? Halo? Panie Stasiu? Ale fajnie jest, znaku, fajnie. Pięknie, szybko poczyściłem. W kombajniku od razu inaczej się siedzi. Wiadro zmieścisz? Łaaa, nawet za zęba by nie włożył. Kurwa, ja się najadę. Miejsce do spania zbiorę, jakby się najwyżej całą noc koszynia miało być. O. Piękny świat. Nic, tak śpiewam sobie, a co? Humor dopisuje, bo pogoda dopisuje. Trochę się baliśmy. Jo. Trochę się baliśmy o tą pogodę wczorajszą, że to tak padało w nocy, wiecie, siedzimy i kurde, zadowoleni, bo słońce wyszło o 19, 23, 22, gdzieś tak mniej więcej. Jak przyrżnęło 15 minut, to w szoku.
Ale kurde, byliśmy u Kubusia, którego serdecznie pozdrawiam. A dobra, guma tu jest. Czekaj, Mariusz. A bo dobra, weźmiesz? Chodź, weźmiemy. Trzeba byłoby ją. A weź załap, a ja załapię coś takiego. Może nie puści wtedy, bo one tak strasznie nam latają. A jednak z tymi otwartymi drzwiami to dobrze. Byliśmy u Kubusia zobaczyć jego nowe nabytki, które sobie pokupował. Jeżeli, no mówię, pogoda na ten tygodniu nie dopisze, dzisiaj Kubuś ma kosić na solcu, na pszenicy, więc jeżeli obkosi, jutro będzie zbierał słomę i wtedy w te następne dni będzie można jechać coś ponagrywać z prac pożniwnych. Ja mam nadzieję, że baterii mi starczy na jeden i drugi. Pan majster do mnie już wsiadł. I hejda. Niech Ursus sobie. Będziemy zawleczki musieli poczekać, bo chyba nie zabezpieczałeś bolca pewnie, nie? No to teraz na polu se podłączymy wszystko. Dobrego przyjaciela, którego już dobrze znacie, jedyneczko sobie idziemy. O, proszę bardzo, jednak puścił. A to sobie będziemy siedzieć, będziemy tu gdybać, to się pamięta. A dobra, to się zawiązywało i za górę zaczepiało. Także raz kolejny na rowie się odbija, więc tu jest jakieś blątka. Ale zapach żniw. Dobra, tak se myślę, jak tu się ustawiamy, żeby było dobrze. Jaki będzie zapach należówki, nie było. No, będzie piękny zapach przepalonej ropy. Na pewno w 60. Czy coś się wydarzyło, bo kombajn stoi. I się dowiemy. Będzie z pokosu wyjeżdżał i będzie se podcofywał. A ja przynajmniej, wiecie, nie będę mu się na krótkim pakował, jeszcze se cofniemy. Dobra. Wyprostujmy się do przodku. Dobra. I no czekamy. O! Dajcie, Panie Boże, jak najszybciej, żeby była pełna, wtedy by się każdy cieszył. Idziemy zobaczyć, co to się wydarzyło. O Jezus, no kamerę mi urwie zaraz. A ja wiem, co sobie zrobię. Z tyłu ją wpuszczę pod spód może. Kombiny. O. Może tak będzie. Liczka Boża. Jak to coś dzisiaj pod moim filmem w komentarzu napisał z Boża, to wy macie piękne. Tak. Dobrze. Boże, tak. A no, są i gorsze zboża u ludzi, także nie mówię, mamy bardzo średnie.
co? No, ciekawe jak u niego. Ale lepiej to nie będzie. Bo jak to taką pompę nadają, to... Chyba akurat tam z każdego pokosu będzie wyjeżdżał i podsypywał, nie? I będziemy sypać tak. To rurę otworzymy przy następnym. Rącia kurwa, here. Dawaj. Wypnie. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie, 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 bo jest wysoko. Jak to miedza z sąsiadem, to wysoko ma być. Nie wiem, co on tu chce robić. Czy będzie próbował dojeżdżać do końca? Nie, nie. Czy nie będzie próbował? Nie. Dziwnie. A to jest pełne? No. Niecałe półtora przejazdu. Znaczy pełne, rozłożyliśmy rurę, wiesz, na jak rozgarnie może do końca, nie? Bo tu jeszcze jest niezasypane całe, wiesz, lewa strona od rury.
tu będę podjeżdżał chyba w lewo. Nie, nie, no spokojnie. Dobra, możesz jechać. Weź mu daj jedynkę, będzie lepiej chyba. Na razie poczekam. Co on chce? Co on ma? Tam ma jechać czy co? A. Ja nie wiem. Zaryzykujemy. Jednak wiecie, lepiej je teraz już rura otwarta. Trochę z tą burtą nam zeszło. Miejsca, możesz wjechać, jedź. Dobra. Oby tylko kamień nie leżał, ale to nie samochód. Ładna pszeniczka jest. Okej. Stań tak. Okej. Hej. Dobra, zrobimy. Okej, niech to się wysypie. No jak widzimy nadal ten stronnik. My się tu postawimy, nie? Dawaj. Wszystko. Jest ok, jutro bierzemy się za zgrabienie. Gdzieś jedynie trochę w ścieżkach lekko zielone, ale tragedii nie ma. Jak najbardziej do tego jej dosuń się. Jeszcze. Dobra, pyknie. Gra gitara, śpiewa i huczy. Tu można by było z jednego worka choć dorzucić, choć nie wiem czy tu nie było zapiankowane. Ty, dasz mi worka? Ogólnie no nie, dobra ty.
Patrzę co tu z workiem, ale tu jest stara już ta stara pianka. Tak sobie myślę, czy tu przeleci, czy nie przeleci. Nie, zapodaj mi wora, jakbyś mógł. Jednego, bo tu nie było dane. Dobra, później w razie wyciągniemy je trochę do góry. No na pewno by się przyczepa przydała. I to nie jedna, bo zobaczcie, pełny zbiornik to już kurde zrobił taką robotę na przyczepie, że... Szkoda, że nie miałem kamery na głowie na hardcore'owe wysypywanie pod kotem. Trójką. Trójką. Na wolnych ogrodach. Dzień dobry panie robaczku. A myślałem, że... Na twój sąd będzie skakać? Nie, 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 nie. A za szybko? Nie no, gdzie przy takiej prędkości, nie wiem ile to było, ze 3 na godzinę, ze 2? To wiesz, to tam wielki ciul, nie? No ale w miarę to wychodzi nagrywanie tych vlogów, wrzucania na najbliższe dni. Dajcie panie Boże, niech tak będzie. I z kolejnymi. Fajna ta ciasteczkowa, ja pierdzielę. Duże, fajne dziary. Ciasteczka od razu? Co, co? Ciasteczka się robi. Możemy spróbować. Także bardzo serdecznie na wypieki Mr. Adam 15 zapraszamy. Kupię symulator. Wiesz co, tam jeszcze chyba pójdę na... No... Pójdę na górę, tylko sobie od tylu strony. Jestem ciekawy, jak długo dadzą kamery rady obie wytrzymać. No to mówię, może być taki dość fajny inny vlog. Ja wiecie, będę wolał sobie ponagrywać na przykład kilka fajnie dociętych, niż na przykład jakieś pojedyncze dłuższe. No tu generalnie, jak widzimy, nie ma tragedii. Burta nam się nie rozszczelni. Też nie powinno być źle, ale już tutaj może być chujnia. Ale kurwa, w końcu to polska wieś. Worki muszą być. Bo co to za przyczepa, jakby nie trzeba było worka sadzić. Panie majster, nieprawdaż? Dobra, mamy to. Przyczepa w 100% przygotowana do żniw. Wspaniała robota. Poprzeczniaki na sieczkę, jak to zawsze, żeby doprasowania było dość spoko, więc jeszcze na pewno będziemy jutro sobie, no na pewno, jakbyśmy dzisiaj udało się sporo pokosić, no to jutro zgrabianko, prasowanko, zwożonko, no jeszcze jest roboty sporo, z czym... A z nim mamy, no, grafiki już wymyślane. A propos filmów, z góry nie pada. A propos filmów, gdzieś się pytaliście, jak to będzie, czy coś pod muzykę. Pod każdym będzie coś pod muzykę, postaram się przynajmniej z GoPro, jeżeli będzie czas. Wiadomo, teraz będzie 3 dni, jeżeli będzie pogody, będzie zapierdol. Ale później będzie kwit. Na pewno będę chciał na offsie nagrać film taki pod muzykę, bo już nutę mam fajną i mega mi pasuje, nie wiem, pod żniwa. Nie zawsze się ze mną zgadzacie, ale później i tak oglądacie, więc to mnie cieszy. Gdzieś tam nie każdy zawsze w jego styl trafię, ale ważne, żeby pasowało. Także tu na pewno jeszcze trochę roboty mamy, wiosenne idzie już na szpicherek, tyle ile wejdzie, reszta nie wiadomo, na przyczepy, bagi, nie wiadomo co będziemy robić, zobaczymy jak to wyjdzie, najważniejsze, no mówię, może pszenica nie wygląda, ale w miarę sypie, więc to nas bardzo cieszy, bo tak szczerze to co my mamy przejechane, drugi przejazd i tam były 3, teraz 4 i pół przyczepki mamy, także no pełnych dwóch takich by nie było, ale gdyby tamta szara, którą mamy w domu, mogłaby być pusta, to by było, a wtedy obydwie pewnie by były pełne. No i wiadomo, coś tam jeszcze na szpicherku tej pszenicy poszło, bo poszły 1,5, dobrze mówię, tak, 1,5 zbiornika. No, tona? No, więcej, trochę ponad tona, myślę, że to na 200, to na 300. A propos wiatraku, 205, nie, 200 metrów. 200 metrów. Ale to jeszcze nie jest podłączone w 100%. Jeszcze dzisiaj pisałem z Bobsonem, to plac ogarniali.
Także on nie jest jeszcze włączony w 100%, bo normalnie to przy takim wiatrzyku jak dzisiaj jest, czekajcie, tu nie widać. Tam byśmy musieli się, no tu nie będzie teraz stąd widać. Dzisiaj się ładnie kręciły. Także to 205 to są największe niby w Polsce, a 200 metrów ten tutaj ma. No tata mówi, jak tu gabaryty jeździły, to było coś pięknego, co to przewoziło. Akurat jechali tą drogą, się tutaj jakoś łamali, bo tam nie daliby rady, więc no szkoda, że akurat nas tutaj na rejonie nie było. Piękny efekt, kurde, aż żałuję, że nie wziąłem kamery, choć no mówię, na tej pszenicy nagrywać, zaraz może skoczę i tak sobie tego vlogasa zakończymy, taki na szybkości, jeszcze na pewno wiecie, gdzieś będzie talerzowanie, gdzieś będzie jeszcze jakaś tam inna robota, to na spokojnie sobie o wszystkim pogadamy dziś na szybko. Mówię, musicie zwracać też uwagę, kiedy co nagrywamy, kiedy co wydajemy, bo po prostu też nie, tak. Jednak wydawać dzień po dniu, więc pilnujcie nasze kanały na obydwu i będziecie mieć takie trochę daily cały czas. Dlatego mówię, no jakieś tam krótsze będę starał się wycinać, na przykład będę widział, tak jak dziś, wczorajszy film nie miał być dwuczęściowy, ale tak prawdopodobnie może teraz być, że gdy będę widział, że mam, nie wiem, 50 minut materiału, to wolę to zrobić po 25, bo wy będziecie mieli też lepiej czas obejrzeć, niż takie na pewno teraz w czasie żniw na pewno gdzieś tam ogarniać sobie i oglądanie. I to wszystko. O, piękne ujęcia by były, więc ja chyba teraz kończę, lecę po kamerę, zawsze już sobie złapię trochę ujęć do filmiku pod muzykę, nawet i może tutaj pod tą pszenicę wjedzie kilka ujęć, czemu by też nie zrobić, mówię. Tu jest duży plus, bo sypiąc na przyczepę, my mamy wolne, można tak śmiało powiedzieć. Szczerze, by było więcej nakoszone, pewnie bym pojechał po zgrabiarkę, przyczepa by sobie stała, my byśmy sobie zgrabiali, także luźna guma. Zobaczę, może później będę kosił, bo będziemy ogarniać przyczepę pewnie od kogoś, także... Gdzieś słyszymy się później.